Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Jak kiedyś powiedziałem, że przewodniczący w radiu, to zadzwonił do mnie jeden z parlamentarzystów Lewicy z uwagą, że pan jest współprzewodniczącym, więc zawsze o tym pamiętam, panie marszałku. Wie pan co, ja bym nie dzwonił. Takie jest przywiązywanie się tak do samo jak stanowiska. Tak, no nie, takie jest pewnie przywiązanie do prawdy. Jest na Lewicy w tej chwili oraz wśród Zielonych taki trend, że są po dwie osoby współprzewodniczącymi. Tak jest w SPD, tak jest w Zielonych. Tak po prostu jest. Tak po prostu jest, a teraz o tym nie co jest, tylko co będzie. Chciałbym porozmawiać, bo 75 tysięcy lokali miałoby zostać wybudowanych, mieszkań na wynajem, tanich. To był wkład Lewicy w Krajowy Plan Odbudowy w zamian za poparcie, no ponad rok temu już w Sejmie właśnie ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy i pozwalającej na przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy. Co, panie marszałku, teraz po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską KPO z tymi lokalami, z tymi 75 tysiącami lokali? Po pierwsze, wkład Lewicy trochę był inny, zaraz o tym powiem, i nie w zamian za poparcie. Dlatego, że Lewica, bez względu na to, czy by to było, czy nie, by głosowała za tym, za ratyfikacją umowy, która dawała Polsce, uwaga, 780 miliardów. Dlatego, że w tej chwili rozmawiamy o, głównie skupiamy się na KPO. Trochę przesadził 750, tylko no, 78 miliardów euro Funduszu Odbudowy, no to nie jest 750 miliardów złotych. Ratyfikowaliśmy umowę międzynarodową, która opiewała na kwotę 780. Okej, bo całą siedmiolatkę Unii, tak, proszę też pana, do tego. No, dokładam. Chyba wiem, za czym głosowałem, tak? W związku z tym głosowaliśmy za tym, tak samo jak PSL, tak samo jak Hołownia i tak samo jak PiS, wstrzymała się w tej sprawie Platforma, żeby w ramach ratyfikacji była umowa międzynarodowa dotycząca 780 miliardów złotych. Często ludzie o tym zapominają. To jest cała kwota. W związku z tym pierwsza informacja. Bez względu na to, czy nasze propozycje byłyby wpisane, czy nie, byśmy jako partia propaństwowa za 780 miliardami złotych głosowali. To jest pierwsza informacja. Informacja druga. My żeśmy wprowadzili tam cztery rzeczy. Każda partia miała możliwość wprowadzenia tego. Żadna nie zgłosiła poza Lewicą. Nadal jestem z tego zadowolony. Mhm. Po pierwsze, to jest wsparcie budowy 73 tysięcy mieszkań i te środki są w ramach KPO zapisane. Nie można ich wydać na nic innego, bez względu na to, kiedy to będzie realizowane. Ale właśnie, kiedy? Tak technicznie, panie marszałku. Pana, ale ja nie jestem... To szczególnie jesteście tym zainteresowani, to znaczy, że problem mieszkalnictwa ostatnio mocno Lewica podnosi. Tak, proszę pana, ale ja nie jestem w rządzie. Wydaje mi się, że Lewica, a nawet jestem tego pewien, będzie w rządzie za półtora roku. Jak do tego momentu to nie zostanie uruchomione, to będziemy uruchamiali to w tym momencie, jak będziemy za półtora roku w rządzie. Proszę, kto monitoruje, co się dzieje z tą... Proszę pana, no ale wiadomo, co się dzieje ze wszystkimi propozycjami. Mianowicie w tej chwili Komisja Europejska jeszcze nie zakończyła procesu przyznawania tych środków. W związku z tym to jest ogólna wiedza. Druga sprawa, którą żeśmy wtedy wpisali, to jest 5 miliardów złotych na szpitale powiatowe. Co się dzieje w szpitalach powiatowych, wiemy wszyscy. Trzecia sprawa to jest wsparcie dla turystyki 300 milionami. I czwarta sprawa to jest minimum 30% z tych środków, które przyjdą, mają pójść w ramach KPO, mają pójść na samorządy. To żeśmy wydyskutowali i za tym między innymi w tym fragmencie żeśmy głosowali. To, panie marszałku, teraz inna sprawa. Cytat z pana marszałka sprzed trzech miesięcy prawie. Jeżeli zakładamy, że jesteśmy w stanie pomóc 2 milionom uchodźców, to chcemy 10 miliardów euro rocznie od Unii. To była połowa marca, trochę czasu minęło. Co się dzieje z tą Unią? Proszę pana, powiem państwu szczerze, że powtórzyłem to po raz kolejny w sobotę. W sobotę mieliśmy spotkanie we Wrocławiu. Był pan Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, była wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, było dwoje komisarzy. Był prezydent Kwaśniewski, między innymi. Ja mówię jasno i precyzyjnie i mówię o tym bez przerwy. Uważam, że Unia pod tym względem robi skandaliczną politykę. Uważam zresztą, że skandaliczną politykę w ramach tej Unii robi również partia SPD z kanclerzem Scholzem na czele, gdyż Polsce nie pomagają tak, jak powinni pomagać. Uważam, że poza wszystkimi funduszami, które się Polsce należą w ramach na przykład...
jakiś ten specjalny powinien. Musi być specjalny fundusz. Ale to jak pan marszałek pewnie rozmawiał poza takimi oficjalnymi wystąpieniami ze wspomnianymi unijnymi notablami, to jak to tłumaczyli? Nie, no oni mówią, że to wszystko, na wszystko przyjdzie czas. Ja uważam, że ten czas już po prostu mija i że te pieniądze powinny być natychmiast. Nawet nie o 10 miliardach, jak mówiłem o 10, to się pomyliłem. Mówię o 12 miliardach, a liczę to w sposób prosty. Mianowicie 500 euro na osobę z Ukrainy miesięcznie, razy 12 miesięcy, razy 2 miliony Ukraińców, którzy w tej chwili w Polsce w jakimś momencie byli. To jest 12 miliardów euro. Wie pan, jeżeli ja słyszę, że Polska dostaje tam, bo to różne informacje, rząd też nie przekazuje tych informacji, 200 milionów euro, 400 milionów euro. No to z jakichś przesunięć już istniejących programów. No tak, ale to jest po prostu, znaczy uważam, że to jest skandal. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, w tej sprawie i Komisję Europejską. Uważam, że prowadzą idiotyczną politykę i uważam, że po prostu moja formacja, czyli socjaldemokracja, powiedziałem to w sobotę przy panu Timmermansie, że uważam, że to jest druga formacja w Europie, bo jest SND, socjaliści i demokraci, powinna być w tej sprawie pierwsza, ewidentnie pierwsza. To znaczy w stosunku do Ukraińców powinniśmy być nadaktywni, bo nam przede wszystkim grożą wielkie zagrożenia związane z wojną na Ukrainie. No i takie jest moje zdanie. Jasno to mówię, tak? To się nie wszystkim podoba, żeby była jasność, ale mam to w nosie. Wie pan, to jest po prostu skandal. To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie Turcji pomóc po to, żeby zatrzymać... Ale w twarz pan to powiedział Timmermansowi, że... Ale ja wszystkich, proszę pana, ja wszystkim to mówię w twarz. Był zarząd, było prezydium PES-u, Partii Europejskich Socjalistów. Specjalnie żeśmy ich ściągnęli do Polski. Zawieźliśmy ich na granicę, zawieźliśmy ich do Przemyśla, pokazaliśmy w tej hali, w której przebywają Ukraińcy, olbrzymią salę, co zrobiło na nich olbrzymie wrażenie, tak? Olbrzymią salę, nie wiem, z tysiącem łóżek, wszyscy mają oczy, łzy w oczach i mówimy, to są pieniądze potrzebne na to, żeby tym ludziom pomóc. Czy wy to rozumiecie, tak? Nie zrozumieli w takim razie, bo póki co nic się nie zmienia. Panie marszałku, to trzeba tłumaczyć, trzeba walczyć, jeżeli chodzi o prawo. Trzeba walczyć. Bo nie ma pan wrażenia, że to, że Unia Europejska, Komisja Europejska konkretnie ten temat praworządności, jeżeli chodzi o Polskę, w dużej mierze zdaje się odpuściła, bo akceptuje propozycję prezydencką, która zdaniem opozycji niczego nie zmienia tak naprawdę. Jest jakimś pudrowaniem rzeczywistości, takie określenia najczęściej z ust polityków opozycji padały. To nie pokazuje, że to była polityka tak naprawdę. Chodziło o politykę, nie o żadną praworządność. Uważam, że ma pan rację, że generalnie chodziło o politykę. To znaczy uważam, że Komisja Europejska zachowała się tak w ten sposób, że niby zaakceptowała, a polski rząd zachował się i partia rządząca zachowała się w ten sposób, że niby zrealizowała te polityki. Może od początku chodziło o politykę. Ciekawą, właśnie. Cała ta historia z praworządnością. Jeżeli chodzi o mnie... To polityka. Proszę pana, jeżeli chodzi o mnie, nie chodziło od początku o politykę. Znaczy my, jak żeśmy rok temu głosowali za ratyfikacją 780 miliardów złotych, to wiedzieliśmy jedną rzecz. Jedyną instytucją, która jest w stanie pilnować jasności zasad i uczciwości przekazania tych środków jest Komisja Europejska. Notabene, wie pan, ja bym poczekał na realizację tych kamieni milowych, których jest większych i mniejszych jest około 300, bo ja nie wiem, czy z pewność siebie uśmiechniętego wiecznie premiera naszego kraju w tej sprawie naprawdę zostanie... uśmiechnięty jest premier Morawiecki? No, jak on jest uśmiechnięty... Tam dużo bardziej uśmiechnięty. Nawet wtedy, jak patrzę na ministra Ziobrę, to jest uśmiechnięty. Widzę to w Sejmie po prostu. Wie pan, miłość się przez niego przelewa. Może i się zdarza. Pan marszałek z bliska bardziej może to obserwować. Panie marszałku, jeszcze jedna sprawa, bo Lewica mocno protestuje, Platforma zresztą też, przeciwko tak zwanemu rejestrowi ciąż, bo Ministerstwo Zdrowia mówi, że to nie jest żaden rejestr ciąż, tylko dopisanie po prostu do wykazu innych medycznych informacji, jak na przykład o grupie krwi czy alergii, teraz takie właśnie zostały do tego cyfrowego systemu dopisane. Posłanki Lewicy, między innymi pani posłanka Beata Maciejewska, mówi, że na naszych oczach rozgrywa się kolejny etap horroru kobiet i dodaje, że rejestr ten w normalnym kraju byłby czymś naturalnym, ale w Polsce jest batem na kobiety, próbą zniewolenia kobiet. Gdzie ten bat na kobiety, próba zniewolenia kobiet? Bo do tej pory... Pan się żony zapyta.
No, pytałem się żony i koleżanek i szczerze mówiąc nawet takie, które są bardzo lewicowe, mówiły, że nie do końca to rozumieją, bo przecież jeżeli bada się, robi się USG, jest się zarejestrowanym u lekarza, prowadzi tam ciążę, no to wszystko jest w jakimś systemie, jeżeli... Proszę pana, to mamy inne zdanie na ten temat. My po prostu uważamy, że ten rejestr ciąż jest w tej chwili prowadzony po to, żeby prokuratura i siły przemocowe PiS-u miały dostęp do pana intymnego... Ale prokuratura nie będzie miała do tego dostępu. Proszę pana... A ja uważam, że będzie miała. Jakiej podstawie ponoszę, jak uważasz? Na takiej, co PiS bez przerwy robi. Uważam, że po prostu jest sytuacja taka, że po to ten rejestr jest wprowadzony, żeby każda osoba, która zajdzie w ciążę, była śledzona przez policję, prokuraturę i żeby była w momencie, kiedy dojdzie do aborcji, do 12 tygodnia, żeby były osoby wszystkie, które są z tą osobą związane, karane. Tak uważam. I tu już kropkę musimy postawić, nie zdążymy rozwinąć tego wątku. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Lewicy, był gościem Zadane Sprawy. Dobrego dnia, panu marszałkowi. Życzę państwu za uwagę. Dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. Radio Plus. Sedno sprawy.